sprzątać, sprzątam tam, koleżance pomagam, wiesz? Była Armia Czerwona. Nie wiem, ale to człowiek... Jak zdobyli wszystkie sztandary, nie? Po prostu, no nie ma czegoś takiego. Cześć, patrz. Cześć. Jest niedziela 30 października. O. I wybrałem się na bazar na torach na Świebockim. Zobaczymy, czy coś dzisiaj uda się upolować. Jakieś tematy związane z motocyklami. Może jakieś militaria. Może stare zdjęcia. Nigdy nie wiem, co tutaj kupię. Zapraszam na spacer po wrocławskim targu. Cześć. Mówili, że... O, mówiło, cześć. Że nie widzieli. Gwiazdorze. Widziałem gościa na rondzie tam, przy takim barze, jak jest kamienna. Taki miał bluzę, jak ty masz te tasie w czachu. Tak? Pewnie człowiek, wiesz. Twój człowiek cześć. Jakiś, kurczę. No, trochę chodzi. Wczoraj byłem w Lubinie na bazarze, to dwie osoby były właśnie w tej, w koszulkach z Łeby. Powiem ci, że ten logo bardzo ci się udało, kurde, jest kapitalne. Chodzi o to Easy Rider. Jestem pod wrażeniem właśnie tego loga, ta czacha, wiesz, to kapitalna rzecz jest. Nic więcej nie trzeba, bo nieraz się przedobrzy coś i jest kapitalna rzecz. Tak masz mi to coś, się spodobało. Masz coś dzisiaj ciekawego? Mam zawsze coś ciekawego, nie wiesz, nawet takie... To mówiłeś, ile chciałeś? Bo to było Stówę drogo, wiesz. Stówkę chcę, proszę pana, stówkę. Szkoda, że ktoś to wypiaskował, nie? Właśnie nie wiem, możliwe, że ktoś wypiaskował, spieprzył. No. Bo ułożył, wiesz, na czerwonym klei. Powóz trasy. Ale lubię takie resztę. Orły. Kupiłem sam sobie to, wiesz, tutaj na tym. Co? Aha. Ja dwie partie z kardynałem. No to dobrze. Dzisiaj ten. To jest lokomotywy. Dzisiaj będzie, bo wczoraj dodałem odcinek, jak, czekaj, tutaj z Bogdanem zdjęcia z tym, a dzisiaj będzie o 16 o moście grunwaldzkim. O tym twoim koledze tutaj, nie? Ten co opowiadał, no. Ricardo, no. Ma bajerę. Modulacja rozmowy jest niesamowita. Pióro kontrafa. O ile? No zobaczę za to. Dobra, idę się przejść. Ricardo jest niesamowity. No, idę zobaczyć, co tu się dzieje. Kuma, o co chodzi? A co to, wyrwałeś ten? Mydło toaletowe. Świta, polena. 32 lata. Ostrzeszów. Zbiera się w tą piwnicę, co sprzątam. Zbierają. A jaką piwnicę sprzątasz? Garaż sprzątam tam. Koleżance pomagam, wiesz? I to takie rzeczy są? No to cztery takie, 3 krotony wyciągłem. Ona mówi, zabieraj sobie, Krzysiek, sprzedaż. Bo za pomoc, wiesz, mi daje. To jakiś sklep był, czy? Nie, trzymał ktoś, kurde, jakieś... Nie, kujek jej, wiesz? Może miał... Tyle czasu. Talony miał, no. Jak też, ja po 2 złote sprzedaję. Jak też kartą za stówkę i... Aha, nie, no ale może ktoś ten, może ktoś będzie chciał, to... No to są już kolekcjonerskie. Jak ktoś chce z was... Ale do używania są dobre i to jest stara, dobra technologia. No. Tutaj można jakieś te... Pierniki? Pierniki, no. Tutaj, flintek! Ile chcesz za taką flintę? 5 dych, no. Coś było jeszcze ciekawego w tej piwnicy? Czy nie? Pełno ciekawych rzeczy. Tylko wyłożę powolutku, wiesz. Powolutku, no. To, tamto, sramka. Ten futerał też jest ciekawy. Jakiś Instytut Fizyki Doświadczalnej, widzisz? Coś tam było ciekawego. Ale pusty jest teraz. A masz dwie dychy? No dobra. Daj znać, jak coś będzie. Byłem teraz na tym garażu tam. Taki garaż babka wyprzedaje. Kupiłem takiego Trabanta przód na wisiemu siebie na stodole. Ty trafiłeś tam. No, rozczecie, pokażę. Garażem. Rzadko takie coś jest, wiesz, to jest, mówię... Trzy dychy pożycz. Mi się z tą piwnicą trafiło... Podejrzewam, że się długo nie trafi coś takiego już. Zobacz, jak powie się, widzisz? No.
właśnie, no. A, to piękne, a to można fajnie, kurde, zrobić. No, taki telefon, Cadillaca takiego. Piękne. O, tu jakieś te harlejowskie. Ty miałeś jakąś taką blachę, nie? No, miałem. Tą HDC Wrocław. A to sprzedałem. Młynek taki. Nie wziąłeś tej blachy? Ja nie wziąłem tej blachy. Ktoś, bo ja miałem już dwie, nie? Bomba, ja ty mam... chciałeś za dużo chyba. Chyba za słowę sprzedałem tę tak? blachę. Aha. Tylko nie masz środki życia? Nie, mi dał 140 zł ktoś chyba. Ty chciałeś chyba 2 czy 3 stówy za nią, a później... Nie, a ja miałem dwie chciałem. Ten, ja miałem dwie już takie, a teraz poszła, mam 4. Poszła, bo ktoś kurczy i jeszcze mówi, że znał tą osobę. No. Co mam dać? Mam? Dobra, Krzychu, na razie. Co tu masz na tych filmach? No słuchaj, mocne tematy tam są. To jest UFMA, instruktaż. Czego? Instruktaż? To jest instruktaż. Nie. Możesz zobaczyć, nie akurat nie wiem, czy jakiś fajny filmik. To jest taka czynność szperacz w ubezpieczeniu marszowym. Nie? To jest wszystko PRL-owskie wawka tak zwana. Mhm. I to akurat? Tak. Myślę, znaczy, to nie jest slajd, to jest... Aha, to są filmy. Aha, bo to są jakieś takie... To bajki. Bajki, ale są... Bajki dla żołnierzy. No. Masz na przykład, to jest z lat 40. Teraz patrz, to jest o tyle fajnie, że to jest z lat 40. Armia Radziecka, część pierwsza. Stalin, Lenin, wszystko jak zdobywali, nie? Czyli typowa propaganda, jaka kochana była Armia Czerwona. No to wiem, ale tu widzisz, no. Jakieś pojazdy... Motocykle patrzyłeś, czy są jakieś? Nie. W każdym razie czołgi są. Coś tam byś znalazł, bo rozwalone no, tygrysy rzecz. I tak dalej, nie? Czynności szperaczy to takie. No. Ciekawe ma całe to tak jak o nas szperają. Kapitalne, to jest o nas, szperacza. AK-47 tak samo mam. Rafał, masz trzy dobre rzeczy. I w jakiej cenie masz? Te wszystkie przeźrocza. Ktoś tam próbowałem sprzedać za 2800, oczywiście te ceny nie mam, ale 150 chciałbym się obić. No. Mam zdjęcie zrobiłem. To ile mam coś takiego. 2800? Tak, tylko że on ma... Ale koron, nie. Nie, nie, zło. Ale to są przedwojenne? Czy ja? Powojenne, zaraz. Tu jest Armia Czerwona, część druga. Tu może będą jakieś motory. Armia Radziecka, Armia Czerwona, część druga, też czołgi, tu sztandary, to jest fajne, jak zdobyli wszystkie sztandary, nie? Adolfa. No, konie, wszyscy marszałkowie, Żukow, Koniew i tak dalej. Ale czekaj, to nie nagrywa? No to ja już nie wiem, to już ty tam sobie działasz, tu jakieś samoloty są. Zawiesiło. Tu rzeczy, nie? Tutaj mam instruktorz szkoleniowy AK-47, tak samo gdzieś tam mam. No są fajne rzeczy, nie? No mówię, na 150 chciałbym za to wziąć. To tak wychodzi gdzieś jedna kisza po ile? 15 zł, tak? Ile tam ich jest? To jest jak za darmo. Tym bardziej, że tego nie ma. No gdzie takie rzeczy teraz dostaniesz? To jest, wiesz... Czekaj, ja zaraz... W bakielicie. Zresetuję to sobie. O kałaszu, jak go składać, rozkładać. Instruktażowy zupełnie. Co, jak... Z której strony, jak trzymać. No fajna rzecz, po prostu no nie ma czegoś takiego. O stół. Tak, operacja pistoletu maszynowego. Lufą o stół. Jebnij o stół, znaczy uderz. Na występ, no, stopy prowadzące, no wszystko jest, nie? Jak go trzymać tu, jak składać, rozkładać, magazynek jak składać. Przez waw. Gdzie to wyrwałeś? No nie, no koleś sprzątał chałupę, robili remont. I był taki układ, że wszystko co na strychu jest wasze, on chce mieć czysto, wybielone, zrobione. I kontener był podstawiony, jego nie interesowało co tam jest, czy stoły, jakieś meble, wszystko tam lądowało i takie rzeczy przytulił. No to takie, lubię takie akcje. No właśnie, to jest takie szukanie skarbów można powiedzieć, stupy nagle. No i dlatego no mówię, tego nie ma, bo ja jak zobaczyłem, mówię, chłopie, to ja tak pierwszy raz w życiu mówię, coś takiego widzę. No i to, mówisz, to było tam podobno chopa po jakimś wojskowym, nie? No I nie było jeszcze czegoś ciekawego? Nie, no to było najciekawsze. Tam mieli jakiś tam jeden bagny ktoś znalazł, ale to bez szaleństw, nie? No. Tak więc to tak mówię, 150 w cenie, a myślę, że to jest bardzo dobra cena. Jeszcze jest w oryginalnym jakimś kartoniku taki, wiesz. No, takich rzeczy nie ma, no po prostu tego nie ma. Nie, no fajne. Mnie też akurat ten temat tak nie interesuje, ale... No, ale ciekawy zobaczyć, nie? Bo no, mówię, pewnie. Popatrzeć się. Na razie.
praca stacji. Jaka cena za taką zawiadowcę? 200. No to nie zostanę zawiadowcą. W jakiej cenie takie książeczki o tych filmach? W jakiej cenie te książki o filmach? Przepraszam? Jaka cena za to? Dwie dychy. To same hity, kurwa, Rambo. Porządna książka. Karteczki cieniutkie, jest dużo. Jest co czytać. Roman Polański. Dobra, dzięki. No właśnie, to finał Wyższe Świata Żużlu. Cześć. Ile takie coś? Trzy dychy. Trzy dychy, to nie są tanie rzeczy. Kurwa. Wiem. Chorzu. Mam kolegę takiego od tych żużli, tylko nie wiem, czy on takie coś będzie, wiesz. To ile zadzwonisz do niego? A to? Co to jest? I to ile cenisz? Dyszka. Jakie skarby tu można znaleźć? Ale ja mówię o tamtym. Tu też, bo widzę, że jest naciągane płótno. Tu jest płótno naciągane. W jakiej cenie? 6 dych sztuka. A ile pan chce? Przyprawę jak chce ten, to nie, to tam. Poważnie, że to nie. No poważnie, no do patelni tefronowej pan sobie miesza, tak? Taką cenę? No. A ona nie zejdzie? Nie zejdzie, nie zejdzie. Coś nowego jest? Czy nie ma? Cześć. No, cześć. Tam mam taki motoryzacyjny trochę, no ale o, nie wiem, czy to tam... Złoty stok. Coś mi się tam podoba, coś podejdzie, nie? Nad Niemna. Danzig. Ile za te mapy? Do pana cena za cały 120 za sztukę. Zabieram. Okej. Życzę miłego dnia, dziękuję. Dzięki, bardzo. Wzajemnie. Cała gruba księga z mapami za stówkę z pierwszej wojny.
którą na tam którymś odcinku wcześniej oglądałem, ale nie kupiłem, a teraz zobaczę w domu, poprzyglądam na spokojnie. Jak nic nie będzie przydatnego, nie będzie tutaj jakichś moich okolic, to będzie do sprzedania, może będą też jakieś do wygrania mapy w konkursie. O, to jest pomysł. Tomek. Co? Dycha. Pierwsza brygada. Dużo, nie? No to... Ale inflacja zapierdziela, to jest galopująca inflacja. No, no tak, ma pan rację, 8. No, nie ma. Ja czasami też się czegoś nie mogę zdecydować, a później, kurde, żałuję w domu, nie? Mogłem wziąć. Ja mogłem wziąć, on jeszcze może zarobił. No, o, jak zarobił, to już w ogóle. Coś tutaj. Z jakichś zdjęć... 15. A co pana interesuje tam? Motocykle ja, jakieś. No nie, nie, to ja mam drugi, ja nie muszę wozić. Szczególnie koleje, nie? I inne sprawy. No właśnie, to ja takie biorę. Co mam? Razem z tym pindem? No to może powielamy, prawda? To jest srebrzone, proszę pana. No tak, ale może. No. To stówkę trzeba dać, jak pana interesuje. A samo to pan musi dać. Nie, nie, pięć dych, jakie 15? To pan nie w którą stronę słyszał. No, dlatego sprawdzam. No mówię, że będzie kazać, dlatego tak. Nie, to tak. Nie, to ty. Nie chodź, nie chodź. Hej. No. Zobaczyć. Tak. Pilotka w jakiej cenie? Lampę do ogara może? Przód, no. Wczoraj przód dostałem i mam ten. Byłbym uzbroił. Na jaką stacyjkę? Kurwa, tam nie ma żadnej stacyjki. Ja ci pokażę, co tam. Byłem w Lubinie. No. Ja robię filmy, nie? Z bazaru. Aha, to ty mnie nagrałeś i prowadziłeś. No. I takie coś dostałem i mówię, powieszę to sobie, wiesz, na stodole. Mam lampę, ale tutaj akurat nie jedzie się. Aha. No, no, taka plastikowa lipa. Są nowego typu i starego, nie? Ta nowego typu ma wkład do środka, a starego ma na wierzchu ten, o, taką ramówkę. Aha. To zależy, która wersja, nie? Taką na sztukę, jakby coś znalazł, żebym tylko wstawił na ten, bo mam jakieś koła u teścia, to wsadzę sobie koło i powieszę na tym, na ścianie. Ale ktoś tu się mnie właśnie pytał o coś, dlatego się ostatnio pytałem o też o silnik do tego, nie? Do Mustanga. O, jakiś router.
Jaka cena za tą tabliczkę? Ta tabliczka co woła? Ta? Woła. Dwie dychy. Dwie dychy. Za dychę ją oddasz? Nie. Dobre ręce? 15. Dobra, wezmę. Jakie ceny ten łańcuch? 7 zł. 7 zł. Na dwa piwka. Na dwa piwka. Kurde, to jak na piwka to biorę. Kurwa, na takie na szyję właśnie chciałem. Zaraz. Dobra, zachowaj, nie będę piwka. Ja podejdę tam. Masz alkoma? Mam taki trochę chyba ten, cieńszy oczka. Dobra, no, pamiętaj, dobra, powodzenia, nie ogarniacie. Dobra, za dużo nie będę. No, dobra. No, serio już? Daleko nie ma, ale sushi mówi. No jak sushi, to... Tego promocyjną dawno, mówię, kurwa, będzie dalej sushi łego. Takie deale robię. Na razie, cześć. O, to faktycznie. Od czego to ten kluczyk? Benzin? Mógłbyś od motoru. Jeszcze no coś. Albo traktor jakiś. Jaka cena? I tu. No ale zamówienie miałam. I przychodzę do Benta. Cztery sztuki. Jaki był wściekły. Już nie chcę wiedzieć, co to za kluczyk benzin. Dostałem, że jakiś ciągnik chyba. Może coś innego. O, łańcuch będzie na zabezpieczenie do motocykla. Jakąś kłódkę dowalę i za siódemkę fajny łańcuszek. I sobie kolega mógł się od razu ulżyć sobie. O, tutaj kufle ktoś się pytał z was. W jakiej cenie takie kufle? Różne ceny, od 30 do 50. Aha, od 30 do 50 zł, ale ten ładny. Ten 150. Ten. No. Kurwa, to już dla wprawionych piwoszy. Nie, no piją. Ja byłem kiedyś na tym... W Lubinie na... Jak tam się to nazywa? Na tej... Nie, nie, no to święto górników. Jak oni się... Na Barburce, o, kolega mnie wziął, to tak... Tak mnie tam zrobił, że ledwo wróciłem do Wrocławia. To właśnie takie były z tymi czapeczkami, nie? Tam rozdawali, każdy dostawał. Dobre, 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 no. Kupię kurczę coś tam. Dzień dobry. Jest, kurwa. I łysy nawet się znalazł, kurde. Dobra, to nie będę kupił. No, później ci tam ten WOA kupiłem. WOA. I ten fajny łańcuch za 7 zł.
I gość od razu po bronki. Mówi, 7 zł, bo muszę mieć na dwa bronki. Jaki łańcuch? Pokażę ci. U nas, zobacz, jaka skrzynia. Jaka cena za skrzynię? Bezcenna. Skrzynia? Stówkę? Stówkę. Stówkę? Nie, stówkę to za dużo. Kurwa. Za dużo ich mam już, żeby te... żeby stówę dać. Nie no, jakbyśmy wtedy brali po ile? Po 10 zł? Po 10 zł, no. Nie wiem po co, ale jest taka żywa. Taka niedługa, taka. Aha, ale tu ją masz, czy nie? No? Masz ją tutaj, czy nie? Nie, nie, w domu. Aha. Co po tym, po bikcycu pojechać do domu? Jaki klucz. Dzień dobry. Witam pana Bogdana. Pooglądam twoje klucze, bo ty masz niesamowite rzeczy tutaj. Niesamowite historie, niesamowite fanty. Kurde, że jestem niefotogeniczny, ale kurde, żeby ci było miło, zobacz. O, pięknie, no. Nie no, te zdjęcia super, także jestem ci wdzięczny, wdzięczny ci jestem. O kurde. Panie. Nie wiem, czy zauważyłeś. W ogóle dziękuję za zaproszenie, bo przeczytałem tutaj, tak? Ja byłem zarobiony, moja w pracy, a ja tam miałem, kurde, musiałem ażury betonowe takie, kurde, wiesz, poprzywozić i wiesz, nie miałem kiedy, kurde, wiesz. No, nawet, zagrano. Wiesz, później poczytałem wieczorem, mówię, aha, no, obejrzałem swój ostatni twoje ten i nie strasz dzieci, kurde, w swoim sklepie, co? Ale ten, kurczę, to jakiś... Bo to taki żużel chyba, nie? Ale jest i żużel, i jest rajd. Masz hotel Wrocław. Spod hotelu Wrocław. Aha, to ciebie, no. Czyli jak chcesz to sobie poskładać, to jak ci to pasuje. Czekaj, bo tu dzisiaj mam fantów to trochę. To sobie zanieść do samochodu i... Ale kurczę. O, dzisiaj zobaczyłem, mówię, a to jeszcze było ciemno. Mówię, dobra. A gdzie, ile? Tutaj kupiłeś? No. Mówię, ile? No, dobra, dawaj. Ale pomyślałem, mówię. Będziesz, to będziesz, nie? To u mnie jest zmienia, mówiła się zjawić, to mówię, to właśnie. No, nie no, dzięki, super. Wiem, co? Wiem, co szukasz. Super, no. To się ceni. Jeśli chce, jak ktoś, wiesz, komuś się to coś, to wiesz, to widzi, nie? No. O, tutaj możesz dokumenty, widzę, robić różne. Tak, można produkować, spokojnie, ile się chce. Nie masz pomysłu na gaśnicę? U siebie nie masz. Kurde, wiesz, nie mam. Nie miałem czasu nawet poszukać, wiesz, w oryginale, co jeszcze o to chodziło, nie? Ona jest fajna, bo jest bez małostki. Ale to jest gaśnica, czy butla do CO2? To jest gaśnica. To jest gaśnica. To jest piękne sygnatury, ma ładne. To jest fakt, że jest piękne, nie? W stali dobrze, tylko to jest gaśnica. No CO2 to zobacz, może być. Wystawiłem mi. O. Teraz ci zabiorą, nie? Ja muszę to chować od razu. 150 zł. Nie, to jest... To już jest już sprzedane, trzeba to jest, wymienione. O. Ciemną nocą było kupione to. Ty, ale ostatnio właśnie u gościa mówi się, ktoś pyta, o który on przyjeżdża. Bo on już jest tutaj, nie wiem, tam nad ranem. A ten mówi, że on już wieczorem jeden przyjeżdża. Niektórzy dobrze zadają, jak słyszę tam o trzeciej, wiesz, ja jestem... Tylko, że autami tam gdzieś nie wpuszczają dalej, chyba, nie? Bo jak później, to już kasują, nie? No... Tam byłem dzisiaj po trzeciej, to wiesz, to ten, to... Tam wiem, kto był, kogo nie było, nie? A Krzyśka dzisiaj nie ma? Nie ma. Co mu się stało? Świdnica jest? Nie. Nie, bo tam córka jego, wiesz, przyjechała, to... Nie wiem, ty kurde... Też się spóźniłeś, bo ja miałem, kurde, wiesz, trochę tego... Gdzie ten, kurde, czyż go wziął? Chyba wziął. To tego twojego busa też trzeba będzie zrobić film, jak go rozpakowujemy. Tak, ja go też może rozpakuję. I masz pomysła na... Ste?
Na lampy? Ja chciałem kiedyś u siebie w stodole takie powiesić. Dobra. I nawet jedną mam tu ze Świebódzkiego, bo ją w nocy ściągnęłem. Ale nie, jest taki, widzisz? Aha. To jest taki, tamto jest takie samo jak to. Aha, takie ten ciężki. Ten jest lekki. Tamten jest, tam jest cały zmuszony. No może ktoś będzie ten. Nie, no to... Może ktoś z widzów będzie chciał, to... No tam się pytali jakieś rzeczy, ale chyba od Krzyśka właśnie jakieś te ogivery. No, o te się pytali, o te, wiesz, ale tylko tam się chciał, bo też czy tam wiesz co tam pisze. No. Nie piszę, bo ja cię widzę, co ci będę. No pisz tam cały czas. Ja tam nie lubię pisać. A to co to jest, jakaś ta kratka? Tak, breslowska. Kratka kanalizacyjna. Twica, no co do łeby. Masz maszynkę, produkcja polska i żelazko. Ja tu, z oryginalnymi pudełeczkami. Fajny garnek, jak mówisz, perelka. Co? Liliput. Jeszcze coś mam dla ciebie, ale to kurde muszę znaleźć, bo... A ile za zegar? Ten zegar 5 dyszek. Nie, bo mam identyczny, tak jak jesteś, tak powiedziałem. Nie wiem, jak tam swoje ustroje. Już mam to by ci tam pasowało. Nie pamiętam, co to było. Nie będę, gdzie jest nie było. Na zerbarce łańcuch, taka, wiesz... Specjalna taka rzeźba, nie? Aha. O, tu WFM-ka, puszeczka, to wiesz, WS-ka chyba. Jak coś wam tutaj się z tego stoiska wpadnie w oko, to piszcie. To do Bogdana zadzwonię, pytam o cenę. Albo... Bo mogłeś tego nie widzieć. Aha, to jest, jakiś, ale to jest Volkswagen. Prawdziwy. Aha. 400 rok. O, fajny. Ja mam takie jakieś różne, ktoś zrobił replikę chyba. Mam takie tabliczki, no. No, ładne, fajne, no. I w takim stanie. Garbus. Ja miałem fazę na garbusy, ale już na razie się wyleczyłem. Ale ci przeszło, nie? Ja mam takie, wiesz, czasami coś przychodzi. A konie zbierasz? Nie, konie jeszcze nie. Już za małe włości masz, tak? Nie, no czasami wiesz, tak bardziej lubię pooglądać, bo jak później nakupię tego, to nie mam co z tym robić. To nie? Wiesz, co to jest to? A nie, musiałbym handlować. A wiesz, co to jest to? Co? To zmuszę. To? I zawiesz te karty swoimi, co to jest. Co to jest? Aha, taka tutaj nie ma ten i... Można pianę ubijać też, o tym nie? Mówimy, dobra. Kończę, masz idę. Berlin. O, a mam takie, czekaj, bo to teściu ma tylko bez tego, wiesz? Tak, odlany. Berlin. Słuchaj, ta lampa do wozu. Mówimy o tej pierwszej. I patrzymy na rants. No, czy nie wiem, czy to będzie widać. Ale jak jest coś lipnego, to na rancie nic nie ma. Tutaj widać, że są napisy. Teraz tych kopii jest tyle z tego z AliExpressa. No, śliczna. Ile cenisz to? Nie patrzę, no. Teraz wiesz, cała masa z AliExpress jest tak, wiesz, ale te ranty mają, to od razu widać, że to jest. Chociaż niektórzy się młodzi nabierają. Ale trzeba zapłacić, nie? Za wiedzę trzeba płacić. Nie nakręcę. No widziałeś, nie? Lampę bym założył, ona taka plastikowa jest, ale bym założył na sztukę, żeby sobie przy ten. W którym miejscu, bo i tak się muszę do piły dostać. O, tutaj jeszcze mi coś zostało z tych. Rowerów nie zbierasz. Zobacz, coś, może ci się coś przyda, zobacz sobie tam. Nie, no ja potrzebuję tylko, bo to wiesz, ja Ugara nie będę raczej składał, chociaż ja mam tego, tą jawkę Mustanga pod płotem. To już tam był plan, żeby do niego silnik wsadzić. Ja teraz ci pokażę na zdjęciu, co to. Ile go cenisz? Tego? 8 dyszek. 8 dyszek. 5 nie mogę dać. A jak 6 będzie, to do Bujta nie pójdziemy. Zgadza się? I to każdy będzie zadowolony, kurde. Tak zwanie po bożemu to będzie, nie? To jest i tak promocja, bo to tego nie ma i nie było. I nie będzie. Już nie produkują. To znaczy, nie mów, że nie produkują. Znaczy, małe chińskie rączki wszystko robią. Nie.
kupiłem, aczkolwiek ma za małą to. Rozrosta. Okej, okay, kupić można, ale mówię, nie produkują z tego względu, że po prostu już nie ma fabryki u nas w Polsce, która tak samo jak w Polsce nie ma. Sorry, u nas już nic nie ma. Ale kos u nas też nie produkują w Polsce. Mamy z Ukrainy, z Czech. Spirytus produkują w Polsce. Ale Ruscy, bo sprzedali monopole, sprzedali Ruski. No widzisz, o. Kump, masz włączony? Staszek to właśnie taki, wiesz, robił, strzelał i od razu cały skład właśnie metalu, nie? No ja wiem, on to miał 20 koła go chyba dał, nie wiem. Jak nie lepiej, ale to i tak miał tak, wiesz, z lewy pod, od jakiegoś pracownika. Dobry to też czuję wątek, kurde, to taka wypasiona fura, nie? No. On mi mówił, że wtedy dał... ławę. Mówię nawet, że skoro to sam patent wymyślił, jeszcze tak się przyszło, czy ten... Kolega mi tak zrobił, no. Fajnie, po, wiesz, narzędzia powspawane. Ciekawsze by były takie, wiesz o co chodzi, same... A ja myślałem, że wiesz, z rzeczami z WL, tylko że wiesz, to jest taki stół by kosztował, nie? Ale mówię... W jakich cenach w ogóle masz takie klucze? Zależy, to wiesz, to ten, ile kosztuje konkretnie? I wiesz, bo różnie, nie? A ten? Ten? 8 dych, nie? 8 dych. Nie, no to fajnie, to i tak są, myślę, że dobre ceny, wiesz? Słuchaj, ja nie szaleję z cenami. Słuchajcie, jak jesteście we Wrocławiu, to tutaj zapraszam do Bogdana. On nie szaleje z cenami, ma kurde fajne klucze, nie? No mi się podoba, tylko ja mam zawsze zagwozdkę, wiesz, co później z tym zrobić. Jakbym jeszcze handlował, wiesz, kiedyś się bawiłem w OLX-a, gdzieś tam wystawiałem, ale mam teraz za dużo pracy innej, żeby się... swój gadżet, który... Wiesz, ja teraz walczę z pracoholizmem, co mam, wiesz, co, czego nie robić, żeby robić to, co lubię. I tak mam, wiesz, fajną pracę, bo też, wiesz, żyję w sumie z pasji, ale... O, kran. Ty, bo mam też taki kran, właśnie potrzebuję... najlepiej, żeby był taki, taka misa, wiesz, stara. Bo mam na zewnątrz budynku, zrobić... też mam jakiś kran, tylko że mi się urwał. Przyjdź kiedyś tam do mnie, to zobaczysz. Ja wczoraj przyjeżdżałem, nie? Tylko że wiesz, jak... A widziałeś w nocy jak ten, jak kościotrup się świeci, czy nie? Nie, w nocy nie. Wczoraj odpaliłem i a, ten, bo na fotelu bujanym stoi ten. A, i straszy, straszy. I straszy tam. Filip puściłeś, mówię, ale to wiesz, że dzieci się będą w nocy bały, nie? No, to... tak już nie jestem zbyt normalny. Tak, znaczy to ja pokazałem tylko akurat nie trzeba, ja mam, wiesz, ja, kilka tysięcy ja tak, różnych rzeczy, ja tak mniej więcej, wiesz, to zrobiłem. Tak, wiesz, zacząłeś tam, no. Wiesz, mam dużo retro, tak, shieldów, mam, co, wiesz, kilkaset różnych wzorów, jak nie już z tysiąc, no już z tych shieldów dużo tablic, no, naszywek, codziennie tam po kilkadziesiąt paczek wysyłamy, więc jest, mam klientów, naprawdę, mam pracy tyle, że... Kogoś bym zatrudnił nawet jakiegoś kumatego, żeby wiesz, wystawiał, bo mam dużo rzeczy do wystawienia do sklepu, a wiesz, a wolę teraz mnie kręcą te filmiki, wiesz. Słuchaj, jest paru chłopaków też, wiesz, co ganiają z tym, no. Wiesz, na pełnym regalu i tak dalej, ale wiesz, nie wiem, Odyna kojarzysz, bo tak, jest tak. Adama, no to kurde, przecież on kurde, on tak. Jak nie do Anglii, to kurde, to wiesz, to gdzie indziej, to po Polsce, no. To tu, wiesz, a jego brat, kurde, w sklep Odyńce, wiesz, cały czas tak, wiesz, siedzi, tam, no. A ten tylko, wiesz, ten tylko jeździ, wiesz, jeździ. Żyć nie umie, ale ja tak kiedyś jeździłem, bo ja gdzieś tak, nie wiem, koło, z motocyklami się pokłóciłem gdzieś w 2003, 2004 czy 2005 i zacząłem, wiesz, właśnie z Saperem, z Mirem z brzegu i tak, wiesz, co, w tygodniu kopałem tu, a weekendy jechałem, wiesz, ognisko, las, bania, u cygana i... A Artek teraz był u tej w szpilkach, tej archeolog, nie wiem, czy ją kojarzysz, tak, bo jak ona, no nieważne, no. Nie patrzyłem. Znaleźli tam taki skarb i tam i Odyniec dojechał do niej, Adam i Artur też do niej dojechał, kurde. I tam tak nawet ciekawostki, kurde, to jak to się nazywało, nie chcę się skłamać. No. Literaturowi wiele, parę skarbów, które ujrzało światło dzienne. No, ale te przepisy, wiesz, w Polsce to jest dramat. Nie wiem, jaki numer. Ale no zobacz, nie możesz kopać na polu ornym, a za chwilę, wiesz, idzie budowa i oni to wszystko wypierdalają. Tą wiesz, tą warstwę, gdzie są monety, gdzie różne są fajne rzeczy, to... A jak nocne wybrzyki idą, nie wiem? No, ja to wiem. Taśmy buty, gdzie są wywożone, zebrane i jadą. Tak, no. Ja miałem tak na Węgrzech, pojechaliśmy na Węgrzech na wykopki, kopiemy w nocy koło jakiegoś miejsca, taka rzymska osada, chyba w piątkę czy w szóstkę i nagle ten punkcik czerwony na tym, jak żeśmy się zesrali, o kurde. Się okazało, że myśliwi gdzieś mieli ten, nie? Ale kurwa takiego stracha nam robili.
Też bym zobaczył, wiesz. Niż waźniszk. No, jeszcze on, całe szczęście, że lubią ten, bo on tam później podszedł do nas i najpierw myślał, że to Niemcy, nie? Ale mówię, Polacy, coś tam, wiesz. I okej. No. Ale też tutaj we Wrocławiu fajny taki złoty zegarek wykopałem, taki kieszonkowy. Jeszcze za tych czasów, co jeszcze mam można tam było. Trochę, no. Teraz też można. A teraz już budynki, wiesz, jak oni to kopią, to wszystko idzie w piździ. Tutaj kolega teraz mówił, że właśnie jedzie, bo gdzieś jest hałda fajna, zwożą, zasypują staw i pełno porcelanek, różnych takich rzeczy, więc coś tam. No ale w nocy, no niestety, musi, nie? To, że wiesz, z tym zezwoleniami, to człowieku robią ci pod górkę, kurde, to są takie procedury, że to jest... Nie no, odechciewa się, a przynajmniej nie pokazywać. Dobra, uciekam. Miło było pogadać. Trzymaj się. Do zobaczenia. Nie drogie, nie? Bo takie starsze rzeczy, no to... No widzę, bo tutaj ma jeszcze jakiś ten, nie? Tam widziałem zdjęcia, wiesz? Klasery miał te nasze te albumy takie, tam na przodzie gościu. Uh-huh. To jest starsze nawet te zdjęcia, takie jakieś powojenne też. No, ale to tam chyba nie ma nic. A to mi kolega, wiesz, dzisiaj kupił i dostałem w prezencie. To pewnie na filmie będzie, co? tak, będzie, no. Fajne rzeczy można kupić, bo jest ciekawe, takie w jakiej starsze. Cenie te modele są? Które? Garbus na przykład, ten różowy. 40. 4 dyszki. Żuk, no. No, tutaj o, tu Krzyśka najlepiej lubię, bo Krzysiek tu ma skarby. Zobacz, co dostałem. To tak chcieli lać alkohol. Gdzieś? Patrz. Jak ty to dostałeś? Od Bogdana. Facet chciał kupić grube pieniądze, dać za to. Bogdan mi dał. Przyszedł przed chwilą. Piękne. Bo dobry no, kumpel. Dobry kumpel. O, piękna rzecz. No, przyszedł mi się kolega, w Wrocławiu. Kolega mi się tutaj żalił, że już sprzedane. I on to chciał kupić. No, Bogdana. Widzisz. Że właśnie z rajdu. No. Kapitalna rzecz. I to wrocławski, wiesz. Ale masz dobrego kumpla, kurde. To żużel. No. Dobra, my nie przeszkadzamy. No. Na razie, to cześć. Jest to jest olimpijski stadion. A tu lajdy panki i polonezy. Stare no, zdjęcia takie, widzisz? Ty też lubisz takie, nie? Poprzeglądać. Wielbiam takie rzeczy, kurde. Jakieś stare junaki czy coś. Fajne trafienie ma. Warto było tu przyjechać dzisiaj. No dobra. Abyś nie przyjechał, to by sprzedał. No, mogłoby tak być. On mówi, no. Ci ten dasz się gotował, to mówi tam powiedział. Ale tydzień temu dostałem od niego ten, WL-ki, takie stare zdjęcia na WL-kach, wiesz, z lat 70. No, zobacz na filmie, bo je pokazałem. A, bo też, ja nie mam w ogóle, bo musiał do kogoś pojechać. Nie masz YouTube'ów? Gitara elektryczna w jakiej cenie? A, 300 zł. A to robiłeś się telefonu w końcu, czy nie? Nie, bo ja po prostu mogę mieć, ale wywaliłem. Aha, no to nie, dobrze, nie. No, ale ja chciałem kiedyś do Ciebie zadzwonić właśnie. Mówię, no to kurde. Jakiegoś kolegę podam. Najwyżej. Wczoraj miałem tu dużo biletów na Big Cyca, rozdawałem i... Co ty mówisz, na Sedes? No, Sedes, Big Cyc był, Kobranocka. No to, ale bym nie poszedł... Oddział zamknięty. Nie poszedłbym z gorączką, bo ja wiem, że grali tu w tym. Tutaj zaraz ono. Tak, ale znam tych ludzi z Sedesu. Super. Ja też, bo oni u mnie na zlotach grają. To bym tam zdechł. Spoko ekipa. Bo rano na pogrzeb, potem na czworakach, na rocznicę, na groby, wiesz? No, dychy. O co? 10, 26. Tak, pewnie. No to gernachy są. Szóstkę dasz? Piątkę. Gernachy, to sprzed pierwszej wojny światowej. Wytrzymasz piątkę? Dobra, starczy. No to już 5 zł tu wołają. Nie. 2 zł za 2 zł. Piątkę mi daj, niedrogo chcę. Dobra, Krzysiu, uciekam. No, super, kurde. Trzymaj się. Ja wiem, że bilety takie kurczę, niedrogo. No czasami tam mam różne, wiesz, rzeczy. Będę musiał raz w tygodniu przedzwonić, czy coś jest. No, na razie. Wracam z bazaru. Dzisiaj znowu dostałem jakieś gratisy, to jest jakaś po prostu seria, no nie wiem, czy to czy na Mikołaja, tyle niespodzianek, bo te zdjęcia, no naprawdę, nawet nie tyle, że sporo warte, no ale fajne, no sam fakt, że... O, może tutaj radio mi się odpaliło, no i zaraz YouTube się będzie czepiał, że jakaś muzyka znana leci w tle. Super.
super, super sprawa, naprawdę. Jestem mega zadowolony. Kupiłem tam kilka rzeczy. To wam później, jak już będę u siebie pod sklepem, to wrzucę krótki filmik. Do zobaczenia. Teraz będę montował filmy z tych bazarów, które byłem, bo tam troszeczkę tego materiału leży odłogiem, ale wyjeżdżam, wylatuję do Jordanii na tydzień. Zobaczymy tam jakieś lokalne bazary, już tam obczajałem, jakieś sklepy z antykami. Aż sam jestem ciekawy, co tam wynajdę. Nawet jeśli nic nie kupię, to kręci mnie oglądanie tych staroci. Także do zobaczyska, śledźcie mnie, obserwujcie, subskrybujcie i piszcie, żebym wiedział, że jesteście po tej drugiej stronie telefonu, czy telewizora, czy smartfona, czy tableta. Na razie, cześć, hej. Cześć, jestem już u siebie tutaj na moim porczu. Pokażę wam fanty, a dzisiaj tablica jedna czarna. Za 15-taka. Tylko łańcuch za 7 zł będzie do motocykli. Fajny, bo chromowany. Puszeczka jakaś elektryczna za 2 zł. Tego nigdy nie za wiele. Tutaj właśnie te zdjęcia z rajdu w prezencie. A... Cześć! Reszta materiału mi się jakoś skasowała, nie wiem, albo nie nagrała, albo skończyła taśma, więc taka dogram teraz. I pokażę wam mapy, ten zbiór map, który kupiłem. Nie przeglądałem jeszcze, szczerze mówiąc wam, tego całości, no ale jest tego bardzo dużo. To jest jakiś cały taki zbiór wydany chyba w Niemczech, w Berlinie. Prawdopodobnie jest to przedwojenna robota. Zobaczcie, ile tego jest. To jest po prostu cała masa. Tutaj część już Tannenberg. Też Tannenberg. Napiszcie, może komuś się to przyda. Tu chyba mnie głównie interesuje Dolny Śląsk. Bo tutaj mieszkam, o, ale może komuś. Dobra. No jest tego cała masa. To do poprzeglądania w zimie. Niemen, o. Nadniemna. Narew, Gołda, takie rejony, może coś tutaj wypatrzycie dla siebie. O, cały czas te karty jakby, nie wiem czy one się powtarzają, musiałbym zobaczyć dokładniej. Tutaj może ktoś to z was rozczyta. Ja po niemiecku to tylko Hände hoch. O. Warszawa. O, tutaj mamy Polskę, patrzcie. Warszawa, Kraków. O, Wrocław niemiecki, Głogów, Toruń. Grodno, Tarnopol, Przemyśl. Lublin. No, ciekawe. Jakby ktoś miał ochotę wymienić się na coś motocyklowego, to piszcie w komentarzach. Dam wam namiar na siebie.
Może dobijemy jakiegoś targu. Ja sobie to poprzeglądam. O, tutaj są też... Lubię takie stare dokumenty, stare mapy. Mam dużo sztabówek rejonu Dolnego Śląska, Złotego Stoku, który wam pokażę. O, tam lubiłem kopać w różnych fajnych miejscach. Jakieś stare trakty. Ale też na początku kiedyś tą militarkę głównie kopałem, później przerzuciłem się na monetki, depozyty. W Złotym Stoku właśnie tam jakieś, tam nie było jakby działań wojennych, ale były kopane właśnie okopy. O, tutaj Holandia. I w takich starych okopach kiedyś znalazłem właśnie depozyt, cztery kanki z różnymi fantami. Szkoda, że wtedy tego nie filmowałem, bo to były dopiero emocje. Do 22 pamiętam, to wyciągaliśmy. Jak was to interesuje, to wam później mogę taki pokazać jeden z fajniejszych fantów, które były w tym depozycie. O, to jakby czwarta armia, piąta armia położenia. Dobra, piszcie w komentarzach właśnie z tymi mapami, może chcecie się wymienić. Zostawcie łapę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zostawcie subskrypcję. Będę się dla was starał przygotowywać te materiały właśnie głównie z bazarów motocyklowych, ale też z wypraw na targi staroci, bo tych bazarów motocyklowych niestety nie ma za wiele. Teraz się szykuję jeszcze na wyjazd w listopadzie. Od 20 listopada mamy we Wrocławiu Oldtimer Bazar, więc tam będę. I w grudniu, jakoś na początku grudnia są Hotusice, bazar w Czechach. Tam jest też fajne muzeum tak motoryzacji, motocykli, samochodów takich starych, zardzewiałych. Akurat nie takich, które mi się podobają. Więc postaram się tam nagrać też z tej wizyty materiał. No i tyle. Widzimy się i gadamy na dole w komentarzach. Do zobaczenia, do następnego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i o łapie w górę dla zasięgu, żeby te algorytmy YouTube'a gdzieś tam wyrzuciły mnie w górę. I dziękuję wam serdecznie za to, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Także dzięki za wsparcie i trzymajcie się. Hej!